Zaśpiewano hymn, złożono kwiaty i rozpoczęto świętowanie. Wczorajszy dzień na dębickim rynku został całkowicie poświęcony militariom oraz upamiętnieniu historii wojska. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się więcej o polskich siłach zbrojnych oraz uczcić ich święto. Posłuchajmy, czego życzyli żołnierzom. I żeby zawsze wracali do domu. Żeby był pokój, żeby mogli służyć w czasie pokoju, a nie w czasie wojny. I żeby mieli łatwą służbę. Zdrowia to pierwsze, drugiej odwagi, po trzecie przede wszystkim takiego zaangażowania w to, żeby potrafili bronić granic. Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczął piknik wojskowo-militarny. Podczas pokazów można było zobaczyć nowoczesne uzbrojenie, spróbować grochówki czy spotkać 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich oraz 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej. Na rynku stanął Leopard, Langusta oraz Poprad. Podczas wydarzenia odznaczono również zasłużonych żołnierzy. No, podziękowaniem za to, że mogę godnie reprezentować służby zbrojne, będąc jeszcze w służbie, bo już jestem w rezerwie. Mieszkańcy licznie zgromadzili się na rynku. Pokaz sprzętu wojskowego wzbudził szczególne zainteresowanie u najmłodszych dębiczan. Fajnie. A co jest najfajniejsze? Wszystkie auta. Byliśmy teraz, się przebieraliśmy i było fajnie się przebierać. Bardzo przyjemnie jestem za tym, żeby jak najwięcej takich inicjatyw było w Dębicy. Wyciągnął ludzi sprzed telewizorów i gier, że mogli się spotkać na świeżym powietrzu i poznać naszą polską armię. Ciekawe doświadczenie i zobaczenie tego na co dzień. Piknik, świetna sprawa, bo troszkę młodzież zachęca do tego, żeby wcześniej czy później w szeregi służby wstąpili. Podczas wydarzenia odbyła się również wystawa poświęcona tegorocznemu patronowi Dębicy. Władysław Strumski-Brutus, dywersant, który zamienił karabin na pióro, to ekspozycja przygotowana przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy. Zaprezentowano niepublikowane zdjęcia, ryciny oraz mapy. Tak, jest to bardzo ważne dla naszej całej rodziny, takie właśnie uroczyste upamiętnienie naszego dziadusia. Na przykład są też takie zdjęcia, gdzie jest dziadziuś z babcią, gdzie są w ogóle bracia razem, w takich też rodzinnych w ogóle sytuacjach, takich jak na przykład chrzciny rodzinne. Bardzo serdecznie też wszystkim dziękuję za zaangażowanie oraz pomoc przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia. No i miejmy nadzieję, że kolejne również będą ciekawe w ramach projektu. Święto było okazją do upamiętnienia tych, którzy walczyli za naszą wolność w przeszłości oraz podziękowania tym, którzy są gotowi walczyć za nią teraz. Podziękowanie żołnierzom Wojska Polskiego za ich odwagę, za ich czuwanie nad naszymi granicami, żeby było w naszym kraju spokojnie, wiemy o konflikcie za naszą granicą. Myślę, że to jest dobra sposobność dzisiaj przy okazji Święta Wojska Polskiego, aby z jednej strony upamiętnić ważne wydarzenia historyczne, a z drugiej strony właśnie podziękować żołnierzom za ich codzienną służbę na rzecz naszego bezpieczeństwa, na rzecz wolności i niepodległości naszej ojczyzny. Żołnierze nie ukrywają, że huczne obchody ich święta mają również służyć jako zachęta i zaproszenie dla tych, którzy rozważają karierę w wojsku. Aby wstąpić do wojska, należy udać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Państwa rejonie. Tam można uzyskać wszystkie informacje, jakie należy spełnić wymagania i jakie pierwsze kroki poczynić, aby wstąpić w nasze szeregi. Agresja Rosji potwierdziła, że Polska wybrała właściwy kierunek rozwoju swoich sił zbrojnych. Aby nie powtórzyły się tragiczne, bolesne zdarzenia z przeszłości naszej ojczyzny, Wojsko Polskie musi być liczne i silne. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej. W tym dniu żołnierze podkreślają tradycję i historię wojskowości w naszym kraju oraz starają się umacniać więź pomiędzy armią a społeczeństwem.